Polska, Włochy, finał Mistrzostw Europy. Zaczynamy. Waldemar Wspaniały przed meczem. Dzień dobry, witam serdecznie. No zaczynamy. Ważny mecz, bo od 14 lat nie wygraliśmy Mistrzostwa Europy. Nie będzie łatwo, ale ja liczę na to i wierzę w naszą drużynę, że wygramy. Tak obstawiam 3-1. 25 do 20, Waldku, wydawało się, że będzie jeszcze wyżej, a były nerwy w końcówce. No były nerwy, to taki trochę dla mnie dziwny ten set, bo mieliśmy zdecydowaną przewagę. Wydawało się, że skończy się to do 14-15, a tu nagle w tej końcówce Włosi się obudzili, zaczęli zdobywać punkty przede wszystkim z atakiem. Także generalnie ten set, ja uważam, że to był jeden z lepszych setów, jaka polska reprezentacja rozegrała w ostatnich latach. W każdym razie drugi set zapowiada się bardzo ciekawie. Finał Mistrzostw Europy. Polska wygrywa z Włochami 2-0. Drugi set 25 do 20. Nasz ekspert Waldemar Wspaniały powiedział jasno: ja, rany Boże, rany boskie, jak oni grają? Jeżeli wygrają tego seta, wygrają ten mecz. No tak powiedziałem faktycznie, ale coś niesamowitego, jaka presja wykonują na zagrywce w stosunku do Włochów. Dawno nie widziałem, żeby. No oczywiście przede wszystkim Leon, ale praktycznie każdy zawodnik, czy to jest zagrywka flotem, czy mocna z wyskoku, Włosi mają wielkie problemy z dograniem piłki, z zagraniem jakiejś kombinacji na siatce. Oby tak dalej, trzymajmy kciuki. I 3-1 czy 3-0? No ja powiedziałem 3-1, no ale jak się skończy 3-0, to się nie obrażę. Nikola jest spokojny, zresztą on zawsze takie wrażenie. Gotuje się w nim w środku, jak go znam. A znasz go dobrze. Znam go dobrze. Natomiast on nigdy nie dał poznać po sobie, że tyle emocji w nim buzuje. Teraz to pokazał, kiedy wygraliśmy. Zaksa wygrała finał Ligi Mistrzów w Weronie. Ciekawa zmiana, bardzo duże ryzyko. Wpuszcza nowego człowieka na zagrywkę. Tak czułem, że popsuje wam piłkę meczową. No i Dwie piłki meczowe. 24-22, Waldku, mamy piłkę meczową, serce Nawet staje i dwie piłki bije. meczowe mamy. Jak nie wykorzystamy z tej pierwszej, to będziemy mieć jeszcze jedną. Ostatnia Super. piłka. No, mamy piłkę w górze meczową. Kto by był? Olek obronił go. Ojejku, co tu się dzieje faktycznie? Aut. O, jeszcze No ja nie. nie wiem, czy to było wszystko tam w porządku, zgodnie z przepisami tam przy tej siatce, no ale w końcu sędziowie decydują. O, Łukasz miał pojedynczy blok na pojedynczy, no ale trudno, to już trzeba zapomnieć. Następna akcja, teraz mamy następną meczową. Serwują Włosi, Polacy przygotowują się do odebrania tej piłki i finalnej akcji, bo jest, przypominamy, 24-23 i to jest piłka meczowa, druga. Druga piłka meczowa. Czterech przyjęciu widzę. Koniec? Tak jest, Olek. Koniec! Tak czułem, że do Olka. Kończy Jesteśmy Aleksander Śliwka. mistrzami, Jesteśmy jesteśmy mistrzami mistrzami Europy. Europy. Spodziewałem się, że będziemy grać naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, ale aż tak dobrą, to praktycznie Włosi mieli niewielki kontakt z nami. To jednak niespodzianka chyba, przebieg tego meczu. No ja my przebiegi, no Włosi byli chyba raczej faworytami, zresztą w półfinale zagrali super mecz z Francją, a tutaj warunki dyktowaliśmy praktycznie od pierwszej akcji, od pierwszych zagrywek. Hubera, gdzie zrobił zaraz na początku 3 punkty i to była kontynuacja przez cały, to się rzadko zdarza, no, był jakiś tam mały kontakt w tym trzecim secie, było równo, Włosi nawet prowadzili 3 punktami. Ale zdecydowana, to naprawdę szacunek dla tych chłopaków, dla trenerów, że potrafili się tak przygotować mentalnie, psychicznie do
w końcu to na bardzo ważnego, chyba najważniejszego meczu w tym sezonie, bo oczywiście przed nami jeszcze jest kwalifikacja, ale my tą kwalifikację praktycznie już mamy. I można tak powiedzieć, że te Mistrzostwa Europy to była nasza najważniejsza impreza. Wynikiem zaskoczony nie jesteś, bo typowałeś co prawda 3-1, ale grą... Pomyliłem się o jednego seta, ale grą chyba też możemy być nieco zaskoczeni. Ja jestem bardzo zaskoczony. Ja myślę, że wszyscy pozytywnie oczywiście, że można tak grać w siatkówkę, to są chłopaki pokazali dzisiaj, to rewelacja, to naprawdę szacunek, czapki z głów. I potwierdzamy, znowu nasza siatkówka jest na topie, znowu to jest na szubie, nasza najlepsza gra zespołowa, tak już przesadnie ktoś tam mówi, nasze dobro narodowe, może i tak jest, bo taka jest prawda, z gier zespołowej nikt nam nie dorównuje w ostatnich latach, wygrywamy praktycznie wszystko, brakuje nam tylko jednego, medalu olimpijskiego. Chciałbym doczekać się tego medalu i żeby to było za rok w Paryżu. Myślę, że to jest na dzień dzisiejszy jest możliwe, że naprawdę mamy reprezentacja, mało tego mamy zaplecze, bo tu pojechało 14 zawodników, ale według mnie to jeszcze jest następnych z 5-6 zawodników, którzy z powodzeniem mogliby grać w tej reprezentacji. Po takim finale chyba trudno oceniać cały turniej, prawda? Ja myślę, że to nawet niesprawiedliwe, żeby na przykład personalnie oceniać, bo to wszyscy to wykonali niesamowitą dobrą robotę, super, profesjonalną w każdym elemencie. Rzadko się spotyka, żeby na tym poziomie o złoty medal na tych imprezach międzynarodowych grać w ten sposób i wygrać w ten sposób. Czyli wygrał cały zespół i nikogo nie wyróżniamy. Ja nie chciałbym wyróżniać, bo tu i Huber, i Leon, i Marcin Janusz w rozegraniu, i Łukasz Kaszmarek, Olek, który gra super całe Mistrzostwa Europy, Śliwka, i za to naprawdę każdy wykonał swoje zadanie. Myślę, że to, co ustalili przed meczem, to wszystko wykonali naprawdę w 100%.